Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Widzimy się w grze Elden Ring. I jak zapewne widzicie, jesteśmy ponownie w tym, no przy okrągłym stole. I tak, dzisiaj w tym oto odcinku będziemy robić wielkie akcje, postępy i w ogóle, a przynajmniej tak czuję. Jednak zanim to wszystko, to... nie polazłem tu, gdzie chciałem. Właśnie chciałem pójść do handlarek tutaj obecnych i kupić sobie pewną nową rzecz, a konkretnie zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Wiesz, jest to, jeśli się nie mylę z nazwy, Kamień Pamięci. Zwiększa liczbę miejsc w pamięci. Inaczej mówiąc, od teraz możemy mieć 3 czary. To też z przyjemnością będę nosił. I tak, pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem właśnie trochę nafarmiłem sobie run. Przypadkowo, że tak nazwę, zbierając kamyczki. Odblokowałem też wspaniały czarny płomień i muszę stwierdzić, to jest potężne. To po prostu jest potężne. I tak, jako że jest potężne i takie fajne i w ogóle, to stwierdziłem, że czemu by nie, będę z tego korzystał jako wsparcia. Nawet bym chciał sprawdzić, jak to się będzie sprawdzało dzisiaj przeciwko niektórym wrogom, których ostatnio spotkaliśmy. Ale zanim coś, to jeszcze przy okazji... tak, chciałem kupić leczenie. Szybkie leczenie niby mamy, więc nie ma sensu. Ale zostało jeszcze 2000, co weźmiemy chociaż leczenie zatrucia. Czemu by nie? Dzięki, kolego. A zobaczmy jeszcze, czy on coś ma do powiedzenia. You've been busy weeding death root, I take it. I thank you. As your brother in arms. So what can I do for you? Okej. Masz coś nowego? Na. Więc no, niestety jeszcze nic nie zrobimy. I tak, jeśli kogoś zastanawia, to czemu kupiłem tamte inkantacje, nawet takie, które niekoniecznie są mi potrzebne, odpowiedź jest bardzo prosta. Chciałbym spróbować znowu zmierzyć się z wyzwaniem tam na dole, wiecie, z tym gościem, który inwajduje. A żeby to zrobić, musimy tam zeskoczyć. Jak nas ubije, nie odzyskamy raczej tych run łatwo. Więc... A, nie to chciałem. Więc no. Stwierdziłem, że po prostu ile się da, wydam, wiecie, na jakieś tej rzeczy. Żeby potem nie płakać i tak. W tym momencie jeszcze do tego, co miałem do tej pory, czyli tych dwóch czarnych płomieni, dodałbym leczenie. Wiem, razem zwykłe, które kosztuje dużo więcej. Jak widzicie, bo dwukrotność, ale będzie pewnie też skuteczniejsze. I przy okazji jeszcze bym sprawdził jedną rzecz. 18 potrzebujemy na ten płomień, tutaj 11. Okej, wiecie co? 11, 18, niewielki skok. A jak skuteczna jest ta nowa kula ognia? Ojej, chciałbym wam to pokazać. Nawet tych gigantów, których zazwyczaj unikałem, to tą kulą ognia da się pokonywać. Ale dobra, mniejsza o to. A poczekajmy na naszego oponenta. Będzie robił swój ukłon, oczywiście, bo jest honorowym wojownikiem. I rozpoczynamy starcie. I widzicie? Oj, nie udało się uniknąć, ale widzieliście, ile obrażeń zadałem tym czarnym ostrzem chociażby? Ja sobie nie poradzę sobie jeszcze tak łatwo, bo mam miecz, którego nie umiem używać, nieulepszony. I nadal jestem noobem. Ale tak, jeśli by udało mnie się trafić go, dajmy na to, tym kulką ognia, to może bym nawet i wygrał. Oczywiście to nie tak, że ja tutaj będę teraz się tłumaczył, ale... Ja po prostu chcę sobie właśnie zrobić kilka takich prób pokonania go na dzień dobry. Po czym oczywiście wracamy do zamku. Cieszyć się z tego, że jeszcze tam chociaż jakiś progres można robić, chociaż... No, spotkaliśmy jakiegoś wielkiego kotka, którego się przeraziłem ostatnio. Niestety uniknął. I tak, widzicie? Zwykła kulka ognia, 187. To jest dużo dla niego. Ciężko mi stwierdzić. Ale definitywnie, jak jej nie uniknie, to trochę mu to ułatwi życie. Więc tak, musimy być nadal ostrożni. Okej. Będzie zgon? Nie, nie ma zgonu. Zauważyliście, że on swoją drugą zawsze robi atak trzema tylko? I dobra, nie. Ja może bym mógł z nim wygrać, gdybym grał agresywny i bardziej rozumiał jego moveset, swoje możliwości i tak dalej, ale... Dobra, dwa razy się nie udało. A jak mówię, nie chcę teraz tracić czasu na odcinkach, na takie rzeczy.
na razie, więc jeszcze nie zobaczymy, czym jest ta wspaniała brońka, która ponoć gdzieś tam się kryje. Chociaż osobiście podejrzewam, że pewnie ona jest nagrodą za pokonanie gościa. A póki co tak. Idziemy na basztę. I tak, z baszty wracamy tam, gdzie ostatnio byliśmy. No i w ogóle tak. I swoją drogą, skoro korzystamy z tego czarnego ognia, które... tak de facto chyba... muszę sprawdzić tylko, czy nie mylę faktów. Ale tak, korzystamy z czarnego ognia, który... O, ja... Nie, dobra. Nie. To tylko jest o postawach boskiej skóry, ale nie ma nigdzie powiedzianego, czy to jest związane z byciem zabójcą bogów, więc ciężko mi stwierdzić tak do końca, czy to będzie miało sens. Ale dobra, apostołów boskiej skóry, więc może tak, może to ma sens. Więc właśnie zastanawiałem się, czy by nie ulepszyć też wiary do większego stopnia, bo skoro się bawimy tym i tak, to może te wzmocnienie okaże się lepsze niż to, co mieliśmy do tej pory. Mimo tego, że nie jest plus 3, nie plus ileś tam, to i tak będzie dobrze. Chociaż tutaj mogę jeszcze wam się przyznać, że zapomniałem sprawdzić, czy przypadkiem się nie ulepsza tego może tymi, no, ponurymi kamieniami. Bo gdyby to było za ponure kamienie, to nawet bym się nie zastanawiał, tylko bym ulepszył tamtą pieczęć. Co, ten przeciwnik tym razem ma zwiększone, z tego co widzę, runy, które za niego dostaniemy. Tak, i zobaczmy przy okazji, ile naładowana kulka mu zada. Wow. Nie wiem, czy w sumie to jest aż tak dużo, ale wydaje mi się, że więcej niż to mógłbym osiągnąć zwykłą kulką, więc zdecydowanie fajnie. Mhm, i trochę cheese'owe, wiem. Ale ja chcę po prostu chociaż raz zemścić się na tym gościu za to, że mnie dobił w samouczku, więc... Więc no. No to jest cheese'owanie czy nie, to już mnie mało obchodzi. Ładne te obrażenia. Mogę akurat przyznać, definitywnie. Oj. A, się nie udało, dobra. Skoro on się wycofuje, to przejdźmy do ofensywy. Która pewnie nas zabije. Znęczycie? Oha! Krzyk, krzyk! Krzyk nas zabił. Naprawdę, to już jest... to już jest wstyd. Ale nie ukrywam. A, Svenok, teraz możemy bliżej się temu czemuś przyjrzeć. Nie ukrywam, to jest wstyd i hańba dla mnie. Ale tak to... Można było się spodziewać w sumie, że tak to wyjdzie. Dobra. Ale mniejsza. Ja go pokonam, to jest akurat coś, co... W przeciwieństwie do tamtego czarodzieja muszę zrobić po prostu, bo... Czuję taki przymus, można powiedzieć. Personalny. Chcę się zemścić na tym... okropnym pająku. Czy to, co to tam jest. Ja nawet nie pamiętam, jak się to... nazywało. Więc, no, przykro mi, jeśli zależało wam na oficjalnej nazwie, żebym przypomniał. Mogę tylko powiedzieć, że no, w samouczku była ona poruszana, ta nazwa. Tak, definitywnie to tyle, co mogę powiedzieć o tym czymś. Chyba było coś poszywane, coś tam, więc... tak, to jedyne, co mogę powiedzieć. Okej. Okej. Nie ma tarczy, może zdążymy... Dobra, dobra. Dwa celne strzały. Kolejny celny, dobrze. Jak mi się tym może uda się naprawdę go pokonać w ten sposób? Wiem, że to głupie, ale... No, ja mówię, ja chcę po prostu się na tym czymś zemścić. A jako, że nie umiem walczyć bezpośrednio, to wykorzystuję otoczenie na swoją korzyść. Nawet jeśli to by miało zadeklarować mnie jako nuba, czy zera, czy coś. I będzie w słupek. Jestem tylko pewien, tak, w słupek. I teraz też pewnie w słupek. Dobra, nie rozumiem do końca, na bazie czego jest zdecydowane, czy trafi w słupek, czy nie. Dobra, nawet jak trafi w tarczę, to obrażenia w miarę sensowne wchodzą. A, i teraz będzie w ramę. Można było się spodziewać. Nie, dobra. Nie wygramy w ten sposób. Trzeba przejść do ofensywy, czy tego chcemy, czy nie. No i zginąć, nie. Nie, ja nie wiem, jak z tym walczyć. Naprawdę. Może to jest kwestia broni, może to jest kwestia tego, że naprawdę jestem noobem. Nie powinienem nigdy ruszać tej gry. Ale wydaje mi się, że tak, ofensywa to będzie konieczna. Muszę po prostu się przygotować na to. Może niekoniecznie tym mieczem, może mam coś z ciekawszym movesetem, na co mam statystyki.
O. Ciekawe, ten topór jest, według tego co tutaj jest pokazane, silniejszy dla nas. Wolniejszy też, ale tak. O ile więcej bije, to 123, tamten miecz, halo, halo, będzie szybciej. Tutaj 117. Dobra. Może wydawać się to głupie, ale czemu nie mogę dzisiaj ten topór wziąć? I tak, chociaż... Powiem szczerze, nie za bardzo nigdy lubiłem grać toporami, co mogę się tak pochwalić i przyznać jednocześnie, że w sumie Dark Souls 3 najczęściej kończyłem właśnie z toporem. Więc no, takie trochę wspominka mojej wspaniałej postaci z DS3. I tak, teraz musimy tylko pounikać chwilę. I spróbuję właśnie może raz tak bezpośrednim starciu. Chociaż tak, już widać, że zginę. Czy coś? No, tak, oczywiście. Okej, cios fajnie, ale nie. Nie, ja muszę się chyba naprawdę nauczyć najpierw grać, zanim będę mógł na takie rzeczy polować. I w sumie mówiłem, że nie chcę marnować czasu odcinkowego i tak to robię. No cóż, no, całuję. Okej. Powiem szczerze, że poddałem się z tym naprawdę. Nie dlatego, że chciałem, tylko stwierdziłem, że naprawdę nie ma co już więcej czasu marnować, skoro... No chciałbym już też pozwiedzać porządniej ten zamek i w ogóle. Nadal chodzę z toporkiem, bo w sumie czemu by nie. I zobaczmy, jak sobie poradzimy z nimi. Okej, co ciekawe... Nie do końca jeszcze jestem w stanie wyczuć, jak tym toporem walczyć, więc może to jest kiepski pomysł. Mhm. Nie, bo jeszcze szczury mnie zobaczą. Ale niestety to jest jedna droga. I tak, wydaje mi się też, że topór może być trochę za wolny na to, żeby optymalnie było tym. I zdecydowanie wydaje się, że bił mniej niż tamten mieczek, co ciekawe. Nie. Jakkolwiek bym chciał się pobawić, może właśnie toporkiem czy coś, to definitywnie... Miecz będzie lepszym wyborem na to, co robię. Jest szybszy, może nie masz takich wielkich zamachów, ale jest szybszy, więc... No. Przez to, że jest szybszy, to też łatwiej będzie wykorzystać w dobry sposób ostrze czarnego płomienia. I teraz jeszcze tylko szybko chcę zobaczyć jedną rzecz. No patrzcie, raz, dwa. Definitywnie to więcej bije. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale tak, ale biło więcej. Już tak, muszę, nie mogę polegać na tym czarnym płomieniu aż tak bardzo. Bo wiecie, no, ma za krótki czas działania, chociaż może wszystkie wzmocnienia tutaj tak bardzo krótko żyją, że tak to nazwę. Trzeba będzie sprawdzić. Ale też nie teraz. Kamień Kowalski, jak miło. I dobra. Swoją drogą tak jeszcze właśnie zapomniałem wspomnieć, ale w poprzednim odcinku, ale wyszła właśnie aktualizacja. W której co ciekawe... I by zwiększyli drop rate z tych kamyczków, a jak sobie dropiłem, to ja mogę się pochwalić, że mam 6, więc trochę wpadło, ale nie czuję, żeby było jakoś to lepiej. Jakieś duże, brzydkie coś. Jak jest duże i jest brzydkie, to najlepiej będzie zacząć od ataku z czego? No oczywiście, że z płomyka. A, jeszcze taki tutaj jeden był. Super. Nie, ja tutaj pewnie padnę od tego wszystkiego. Najgorzej jeszcze, że ma psa. A ja nie mam butelek przez moją głupotę. Okej, nie bije aż tak źle. Bardziej teraz obawiam, że ten pies mnie jakoś dziwnie dobije. Okej, nie wiem, co tu się stało, ale okej. Dobra, tak. No to widzimy się za chwilę. No dobra, jesteśmy z powrotem. Jeszcze w trakcie walki z tym tutaj, ale no. Mogę wam tylko powiedzieć parę informacji. Po pierwsze, jak widzicie... już myślałem, że będzie dobrze, ale tak. Ogólnie właśnie chciałem powiedzieć, że wróciłem do włóczni i że znamiłem, wypiłem przez przypadek butelkę łez tych, no wiecie, na manę. Ale to i tak bez znaczenia, bo właśnie padłem. I że wróciłem do włóczni, to już chciałem powiedzieć, ale... To chyba dało się zauważyć. No dobra. Dzisiaj nie jest mój dzień, w przeciwieństwie do tego, co było w poprzednim odcinku. Bo tam czuję, że dobrze sobie radziłem, mimo tego, że trochę lamiłem.
Tak, tutaj zdecydowanie tym razem nie jest mój dzień. Ale dobra. I jeszcze powiedzmy, że nie będę wycinał tego wszystkiego, bo aż żal tak po prostu, wiecie, robić odcinek tylko z wycinków, przez to, że co chwilę ginę. Czasami to dojście z powrotem czy coś też warto pokazać. Dobra. I cyk, czy coś jeszcze mogę w sumie dodać? Poza tym? Chyba nie mam nic do dodania, co jest ciekawe. Więc no, po prostu skupmy się na tym, żeby przeżyć. Lepiej może jeszcze... dobra. Ja bym powiedział, że najlepiej jeszcze by było może ewentualnie nawet... chować ich wszystkich naraz, ale to jest nierealne. W moim wykonaniu. Tam już kilku idzie. Co za tym drzewem jest w miarę spokojnie. Nie, nie idą jednak. Z pochodnią, ci z pochodnią to akurat najgorsze co może być, bo oni alarm podnoszą. Tam go nie ma, to może tym razem chociaż do tego kuszynika podejdę jakoś tak spokojniej. I tak. Dobra, nie było tematu. Ja po prostu dzisiaj jestem zbyt rozproszony, rozkojarzony chyba. Albo to kwestia tego, że co 5 sekund zmieniam broń. I zamiast się skupić porządnie na tym, żeby jedną walczyć, tym zmieniam. Więc tak, włócznia może być więcej, ale ostatnio się też przyzwyczaiłem do mieczyka znowu, więc bierzemy mieczyk. Dobra. Ja spróbuję ponownie samemu. Chciałem pokazać właśnie jakieś też nowości, a nie tylko w kółko umieranie. I tak będzie chyba najlepiej, więc widzimy się za chwilę. No dobra, po kilku próbach w końcu się uda. Daj pokonać, tylko teraz pozostało pozbierać nagrody w postaci różnych takich śmieci, które tutaj... I tak, znowu teraz mam do czynienia z... Tym razem chciałbym zacząć od wyeliminowania psa, więc... No nie, nie udało się. Okej, i przy okazji widzę też to. Jak było ostatnio, taki teraz pewnie jest, że tutaj właśnie musi ktoś taki... większy tutaj jakoś to rozwalić. Ciekawe... Ataki tego gościa póki co nie są wystarczające. O. To ja w sumie nie wiem, co zrobić tak naprawdę z tym wszystkim. Nie, zdecydowanie nie wiem. Naprawdę. Coś tu jest, to on musi to jakoś... Nie wiem, czy on nawet, czy ktoś inny przypadkiem to nie musi być, ale ktoś tu musi jakoś właśnie walnąć. A jak już do tego doszło i tak dalej, to... Najlepiej będzie teraz się już skupić na wyeliminowaniu gościa. Okej. Dobra. Pokaż, na co się stać. Okej, nie jest dobrze. Chociaż może zdążymy. Dobra. Zdążyłem. Się wyleczyć. Jak widzicie. Chociaż ty... Nie ta butelka! Nie ta butelka! Nie, mam tak zaśmiecony i tak nie patrząc na swój pasek, że w sobie zaraz tu padnę pewnie. Wszyscy was. Ale dobra, może go pokonamy przynajmniej. I tak, wiecie, zawsze jakiś sukces, chociażby pokonanie takiego jednego gościa. Dobra, i daliśmy radę. 450, dobra nagroda jak na... Idealnie zwykłego wroga. I teraz niestety dużo już nie zrobimy, więc leczenie, które jak widać mocno działa. No i jesteśmy bez niczego. Posąg głupoty. Posąg, z którym też nic nie mogę zrobić, bo najprościej w świecie nie. Ja będę musiał tutaj potem... Nie wiem. Nawet nie wiem co. Coś będę musiał kiedyś wymyślić. Tutaj... Kamień Kowalski 1, raz 2, dobra, fajnie. Będę mógł coś sobie ulepszyć, tylko jeszcze nawet nie wiem co i po co tak naprawdę.
Może aż tak się tym teraz nie cieszymy. I dobra, jest tam jakieś przejście dalej. Remedium z tego całego zgniętego palca, czy co tutaj jest. Tą sytuacją się nie przejmujmy na razie i jako, że nie mamy niczego, to najlepiej będzie pójść w los. Okej. Nie wiem, czy chciałbym to klikać sprawdź, bo już niestety znam takie sytuacje. Ale obraz proroctwa. Gdzie to? U kogoś mamy obraz proroctwa? Przypomnę obraz proroctwa, okej. A, okej, dobra. Okej, dobra. Czyli tylko obraz, wiecie. Ja mam doświadczenie z poprzednich gier, że obrazy często próbują porwać gracza w jakieś inne dziwne miejsca, więc no, dlatego się trochę obawiałem, ale jednak nie jest aż tak źle, więc no. Dobra. Tutaj załatwione, tam możemy iść tylko jakiś przeciwnik. Chyba orzeł. Cały czas co to tam było. Ale dobra, mniejsza z tym, bo właśnie zobaczyłem miejsce łaski. Które miejmy nadzieję będzie naprawdę bezpieczne, a nie tak jak zazwyczaj. I co, tu mam jakieś drzwi? Oczywiście nie można otworzyć z tej strony, bo jakby inaczej. Mówcie, że to będzie kolejny skrót na basztę. Mało prawdopodobne, wiecie, no ale warto sprawdzić. Tak to... wow. Teraz zobaczmy tylko. Po czym raczej wsiądziemy tam na spokojnie i odpoczniemy. Dobra, nie. To nie jest kolejny skrót na basztę. Prowadzi do... i słyszę dźwięk skarabeusza. Okej, więc musimy go tutaj poszukać. A, witam ponownie. Tak, pomiędzy tym momentem, a tym wcześniej minęło kilka godzin dla mnie, powiem szczerze. I tak, byłem tak zajęty, bo niby jakaś krótka, szybka sprawa, a tu nagle... z tego... właśnie kilka godzin. Więc mówiąc szczerze, nawet nie wyłączyłem... jak to się nazywa? Eldena. Spodziewałem się po prostu, że tak to wyniknie. Ojej. I dobra, znowu dzbano ludzie. Tego co widzę, nie piłem jakoś szczególnie dużo, ale dobra. Zanim będę sprawdzał to wszystko dokładniej, to może jednak pójdźmy, wiecie, w bezpieczne miejsce, odpocząć przy ognisku. Chociaż w sumie wiadomo, że to nie ognisko, ale no wiecie o co chodzi. Wolałbym po prostu mieć swoją... swoją kolekcję butelek z powrotem. I tak przy okazji też trzeba będzie trochę to zmodyfikować, bo mówiąc szczerze, całkowicie, w 100%. Stwierdziłem, że potrzebujemy więcej, chociaż o jedną butelkę many. I bo to nie jest jakieś nagłe i bardzo istotne, no ale jeśli chce się bawić w czarny płomień, w szczególności ostrze czarnego płomienia, czy tam klingeń, nie pamiętam jak się nazywa, ale mniejsza teraz o szczegóły, to jest to konieczne, żeby wiecie, co zmienić. Bo no, tak klinga. I przy okazji też myślałem o tym, żeby ostatecznie wziąć jednak ten jeden punkt jakąś zręczność, tą inteligencję, wiecie, żeby może jednak mieć dostęp do tej, jak to się nazywało? Wiecie, dużo dzban jest tutaj tak po prostu. Pęknięty garnek. Był błąd tutaj iść tak zbierać rzeczy. No dobra, dwa pęknięte garnki. Ale wracając, tak... chyba warto byłoby, wiecie, sprawdzić też tą klingę porządku właśnie, czy jak to się tam nazywa. Żeby ewentualnie wiedzieć, na czym stoimy. Sam duży dzban w Deadge jest... rogiem wkurzającym, delikatnie mówiąc, przynajmniej dla mnie. Ale nie jest jakoś szczególnie... aż tak niebezpieczny, jak można było pomyśleć. Okej. No, a będzie kręcił? Tak. Dobra. No, nie chciałem dwa razy oberwać. Nie, nie. Ja jestem już znowu nierozgrzany. Nawet pomoc od czarnego płomienia mi teraz tutaj niewiele zdziała. Pewnie powinienem tutaj po prostu kulką ognia rzucić, byłby spokój przynajmniej.
Ale dobra. Ja się nie poddam, ja chcę tutaj wygrać. Powiedzmy, z miecza. Ale dobra. Mhm. Mimo krótkiego czasu trwania, wydaje mi się, że to jest naprawdę... Oj, dobry wybór. Ale okej, dobra. Skoro już tu padłem, to nie będę się tym przejmował. Teraz pójdziemy po prostu, pomijając zbany, z powrotem, że tak nazwę. Oj, niestety. Chciałem go pokonać, ale nie wiem, czy to jest aż takie, wiecie, istotne teraz. I tak, jestem świadom, że tutaj to jest słaby przeciwnik. Nie mówię, że jest inaczej. Sam się z tym zgadzam, że jest słaby, tylko... Właśnie to jest kwestia tego, że nie jestem przygotowany, mam słabą broń. Jestem mocno rozproszony, że skojarzony po prostu milionem innych kwestii, które... Można powiedzieć, że teraz siedzą mi w głowie. Więc no, nie przejmujcie się tym i teraz tak, bierzemy z powrotem. Chyba tyle samo... I o, widzę skarbeusza tym razem. Miel mi już nie uciekniesz. Mam tutaj... Władca burz. Okej, przy okazji kolejne miejsce. Kolejne miejsce, te łaski, czy jak to tam się zowie. Jest fajnie, zajmę jednak tam. Tutaj widzę jeszcze przedmiocik i... A, tylko trochę kukri. Ale tak, władca burz, będziemy musieli sobie go zobaczyć. Może to będzie coś co najmniej fajnego. Gigant, jakieś coś tutaj i zła mgła. Powiem szczerze, że nie podoba mi się to. Ale zanim jeszcze będę się tym przejmował tak do końca, chcę zobaczyć, czym jest władca burz. Może będę mógł to zrobić i jest to popiół wojny, władca burz. Być dowolny. Na tym stracimy. Nawet ciężkim stracimy o jeden mniej, ale dobra, mniejsza. Tutaj wysokiej jakości. A nie, standardowe, nie chcę nic zmieniać. I teraz władcę muszę zobaczyć, jak to działa, bo chyba teraz w opisie będę miał działanie. Okej. Okay. Jedna z umiejętności, które nadają kierunek nawałnicą burzowego całunu. Wpraw oręż w wirowanie, wywołując dookoła siebie burzę. Kolejne ciśnięcie pozwala wprowadzić dwa ataki. Aż to zobaczymy. Okej, okay, chwila, tylko coś takiego. Okej. Okay. Wiecie co, fajne. Jeśli nadal będę mógł... Wiecie co, to jest ciekawe kombo, patrzcie. Klinga. Teraz... Po prostu takie kombo. Wiem, że pewnie to jest głupota, ale tak, warto sobie pomarzyć. Może nawet wezmę to zamiast tego, co miałem do tej pory i... tam albo przez mgłę. Zaryzykuję ze mgłą. O, nie wiem, czy ja tego chcę. Jednak, sądząc po scence... Mighty dragon. Thou art a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Unto greater heights. Okej, ale... nie wiem, co mam o tym powiedzieć. Och, ołeła. Ojej. Nie podoba mi się to. Nie powinno nas to być. Jestem tego pewien i... Godric. Zszywaniec. Dobra. Okej. Ma ciekawą serię ataków. Okej. Ja mu to zadaję 300 coś, okej. Oj, znam ten trik. Wow.
Okej, starcie będzie... sporym wyzwaniem. O, i proszę, naładowanie ataku nie zmienia aż tak dużo, dobra. Ale patrzę, strasznie blisko niego jest znowu miejsce łaski, więc łatwo będzie go pokonać, ewentualnie. Ha. Jeśli nie zrobi nagle jakiejś wielkiej niespodzianki. Ale dobra, wracając, jeśli nie będzie jakiejś tu wielkiej niespodzianki... O, to wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tu wygrać nawet, wbrew pozorom. A, nie to miejsce. Idziemy jeszcze raz. Może nawet uda mi się tu wygrać naprawdę, wbrew pozorom. Ładujemy kulkę, bo tutaj jest na dzień dobry, to można, tak? 32 obrażenia więcej dostaję z naładowanej. Z nienaładowanej. Dobra. A, przy okazji spróbujemy go jeszcze pokonać bez pomocy meduzy czy innych duchów. Niestety trafił mnie. Ale dobra, spokojnie. Może jeszcze jest nadzieja na odzyskanie chociaż run, żeby ich nie stracić. Okej. Musimy nauczyć się jego machnąć toporem. A, bije dużo. To mogę się zgodzić. A, to ciekawe. Dobra. Broń o większym zasięgu zdecydowanie by tutaj ułatwiła życie. Ale raczej nie będzie konieczna jako tako. Konieczne to będzie tutaj skupienie się na walce. Celne rzucanie kulek ognia. Wiecie, nie możemy sobie pozwolić na chybienie. Oj, w ogóle, wow. Muzyka jak zawsze na najwyższym poziomie. A. Dobra, muszę też uniki zacząć lepiej wyczuwać. Ale dobra. Okej. Będzie wściekła szarża. Może przeżyjemy. A teraz uniki w losowym kierunku. O! Nie, ja to muszę być ostrożniejszy. Ale ja to widzę. Ja to po prostu widzę nasze zwycięstwo. Może z tarczą będzie łatwiej, może coś, nie wiem. Wiecie co? Co nawet spróbujemy w ten sposób właśnie. Jakaś tarcza najlepsza na fizyczne. Idealna tarcza. Niech czuję respekt do tego, że w sumie w prawie oryginalnym sprzęcie go pokonaliśmy. W oryginalnym, pomiędzy zaklęcia. Ale dobra. Nie widzę mojej plamy z runami. Chodźmy to, się mówi. O, dobra, jednak widzę. Okej. Oj, dało mi się trafić w głupi sposób. Aj. Nie, za mało się skupiłem na tym. Jestem na dwa uderzenia, co też nie pomaga. Aczkolwiek... Chyba damy radę. Czuję to. To nie jest poziom Margita. Mówiąc szczerze. Właśnie, jeszcze zobaczmy, jak ten łucznik sobie poradzi, bo wiecie, to jest duch z całkowicie. Myślałem o tym, żeby wcześniej go wezwać, ale to może być to, co jest nam potrzebne do zwyciężenia. Kuję, więc mam nadzieję, że się opłaci. Okej, tak. Opłaciło się, co najmniej trochę, więc nie jest aż tak strasznie źle, jak się spodziewało. Okej, bije mu dużo, widzę 200 coś, ale jest wytrzymalszy niż bym się mógł spodziewać, więc tak. Okej, dobra. Wniosek numer następny.
skoczyć dopiero pod koniec jego lotu. Jeśli chce unikać. Dobra. Został raz. Skupił się na duchu, więc możemy naładować znowu kulkę. Okej. Dobra. Dobra. Ciekawe, duch nadal istnieje. Okej, przełamał mi całą obronę. Ale nadal nie skupił się na duchu. A to jest wielki plus. Jak ja mogłem tak chybić? Nie wierzę. Okej, jest strasznie ruchomy. To można mu przyznać. Może lepiej nie będziemy ładować kulek, bo to naprawdę to ładowanie niewiele zmienia, a... Oj... Prawie się udało. Korzystać okazję. No cóż... co? Halo? Co się drzesz? O nie... Wiecie co? To się dzieje coś niedobrego. O nie. O nie. Ja się boję tego, co tu się stanie. Och. Niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Będzie to jednak cięższe niż myślałem. Ale dobra, może... chwila, co? Oha, wzmocnił jeszcze swoje ataki ogniem. Dobra, będzie niebezpiecznie. No w sumie co niektóre ataki, oczywiście. Okej. Aż takiej fali uderzeniowej się nie spodziewałem. Teraz wiem, że lepiej oszczędzać duchy i... kule. Mrocznego ognia, przepraszam, czarnego ognia. Na drugą fazę. I w sumie mogłem się spodziewać. Ale nie, byłem na tyle naiwny, że liczyłem na to, że boss takiej wagi jak ten tutaj miałby nie mieć drugiej fazy, no to było głupie. Dobra, teraz lecimy tak. Okej, unik kolejny. Okej, fala uderzeniowa znowu mnie chwyciła. Bezpiecznie może też będzie już łyknąć a nie, nie mamy już tego. Okej, czyli jesteśmy już sami na tym, co tam zostało. Nie wygramy tego. Nie wygramy tego tym razem. Chociaż może jakimś cudem. Okej. Dobrze. Skoro wiemy, co nas tutaj już czeka... To wiem, co trzeba zrobić. Zanim zrobimy coś więcej, chciałbym jeszcze w takim wypadku zobaczyć sobie tutaj te małe miejsce. Tak, zdecydowanie potrzebujemy... odrobinę więcej... jak to się nazywa? Brakuje mi słów teraz. Odrobinę więcej mocy. Więc może spróbujemy zdobyć tą pieczęć. W takim wypadku tej całej zabójcy bogów. Wiecie, po prostu jeśli będę mógł jej używać, może dzięki temu uda się go pokonać bezproblemowo. To z drugiej strony chyba 5 więcej wiary wymaga, czy coś, więc...
No całkiem sporo. Te, może to być też trochę głupie. Też okej, nie muszę aż 5, znaczy 5 więcej teraz, bo mam ten... ten amulet, który w sumie zwiększa mi tego typu działania. No i przy okazji to macie dowód na to, że właśnie ten ogień jest potężny, moim zdaniem. 1200 za takiego gościa, łatwego dosyć pokonać tym płomykiem. Prawda, kosztem ponad jednej butelki chyba, czy jednej. Nie, dobra. Idealnie dwa paski są potrzebne na to, żeby go pokonać. Ale no. Nie jest tak źle. Aha. Dobra. Dobra. Wow. Tutaj mogę wam powiedzieć całkowicie osobiście, szczerze, zgodnie z moimi przekonaniami, że naprawdę spodziewałem się większej walki. Nie sądzę, że on był prostym przeciwnikiem, ale zdecydowanie łatwiejszym jeszcze spodziewałem i... O proszę, tutaj jesteśmy. To jest jakiś... Tak, w wersji deluxe. Oj. Sprawdźmy w takim razie, jak płomień na niego zadziała. Albo odporniejszy przeciwko ogniu. Albo nie wiem. Ale dobra, mniejsza. Daje się też ogólnie mocniejszy. Dobra. Zginąłem przez swoją głupotę. Aj, szkoda. Ale dobra. Skoro przy tym już jesteśmy, jest jak jest i w ogóle, to ja na tym naprawdę zakończę epizoda. I no. Następnym zmierzymy się z tym gościem. Ale w międzyczasie prawdopodobnie do farmy mocno. Statystyki. I wiem, że nie jest to sądne podejście. No ale tak stwierdziłem, że będzie najlepiej, więc tak też zrobimy. A teraz tak. Ja już naprawdę kończę, bijąc tego trolla. Więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do następnego. Trzymajcie się. Hej, hej.